więc chciałem przywitać burmistrza Zalewa, pana Marka Żylińskiego. Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Całka Edwarda. Witam sędziów Izę Święć i Przemka Świeć. Sędziego Mierniczego Ryszarda Galaka. Prezesa najbardziej nobliwej klasy, jak ja to zawsze powtarzam, klasy Omega, Daniela Sykowskiego. Witam serdecznie przedstawicieli braci żeglarskiej z całej Polski. Jestem szczęśliwy, że ponownie przyjechaliście do nas, tutaj, do miasta i gminy Zalewo, przy naszej przepięknej marinie, która już piąty rok funkcjonuje. My, jako miasteczko przytulone do jeziora Ewingi, rozpoczynamy kanał Ostrucko-Elbląski. Doskonale się orientujecie, że jezioro Ewingi kanałem dobrzyskim jest połączone z najdłuższym jeziorem w Polsce, Jeziorak, a stamtąd już można do morza płynąć kanałem Ostrucko-Elbląskim, o czym doskonale wiecie. Ja nie narzekam na plusową temperaturę. Za chwilę idę do kolejnych gości u nas i oni sobie bardzo chwalą tę pogodę. Natomiast bardzo się cieszę, że to właśnie wy jesteście ambasadorami naszej gminy, naszego miasteczka, naszego jeziora w całej Polsce. No cóż, życzę pomyślnych wiatrów. Nie wiem, ile biegów jest przewidzianych. 9 biegów dziś i jutro. To jeśli pozwolicie, żeby nie przedłużać. Eliminacje Pucharu Polski w klasie Omega. Regaty żeglarskie o Puchar burmistrza Zalewa w klasie Omega Sport i Omega Standard. Zalewo 9-10 czerwca Anno Domini 2018. Uważam za otwarte.